Witam ze słonecznej Hiszpanii. Dzień jak co dzień. No, może nie do końca. Dzisiaj obudziłem się z bólem głowy. No, ale powiedzmy, że już jest trochę lepiej. Już tak aż bardzo mi doskwiera. Czy słonecznej Hiszpanii? Dzisiaj drugi dzień słabo, zachmurzone. Mało słońca, oczywiście ciepło. Jest około 30 stopni. Ale przez te chmury tak średnio przyjemnie. Dzisiaj taki temat chciałbym poruszyć, który dla mnie miał olbrzymie znaczenie. Wiecie co? Chodzi o to, żeby... Nie wiem, ja tak uważam, że warto naprawdę mieszkać poza Polską, w jakimś kraju wybranym, przynajmniej tak pół roku. Warto się przeprowadzić, nie wiem, pojechać na dłuższy czas. Dlaczego? Dlatego, że naprawdę otwiera to wiele możliwości, otwiera to głowę, zupełnie w inny sposób zaczynasz myśleć. Ja pamiętam, u mnie bardzo dużo wszystko się tak naprawdę zmieniło, po tym jak wyjechałem do Włoch. Mieszkałem tam około 2 lat i tak naprawdę zobaczyłem, że można żyć inaczej niż w Polsce. Zupełnie inaczej. Po prostu jest to, nie wiem, widzisz zupełnie inną cywilizację, innych ludzi, którzy żyją zupełnie inaczej. Nie wiem, jest ciepło, na przykład można pojechać tam, gdzie jest zimno, ale tam akurat jest ciepło. Widzisz, że tak naprawdę można żyć nie przejmując się, można zupełnie inne rzeczy robić, można poznać inną kuchnię, zupełnie inne systemy, nie wiem, zdrowotny, socjalny. Można zobaczyć, że można zupełnie inaczej pracować. Wszystko jest zupełnie inne. Nie mówię, że jest zawsze lepsze, chociaż w moim przypadku akurat było lepsze. I powiem wam szczerze, że jak wróciłem później do Polski, to tak naprawdę tęskniłem za to, żeby z Polski wyjechać. Bo wiedziałem, że mogą być, albo są, miejsca, w których żyje się dużo lepiej. Naprawdę dużo lepiej. I to nie jest tak, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. To tak nie działa, bo jest bardzo wiele miejsc. Ja nie mówię, że Polska jest złym krajem do życia. Może po prostu ma słabą politykę. Nie wiem. Może coś po prostu nie działa tak, jak powinno. Ale jest bardzo dużo miejsc, przynajmniej ja już odwiedziłem, w których żyje się naprawdę świetnie. Nie mówimy tylko o finansach, tak? Bo to nie chodzi tylko o finansach. Ale... Na przykład, nie wiem, jeśli chodzi o ludzi, którzy są bardzo, bardzo fajnie nastawieni do życia, do innych ludzi, o nie wiem, o jedzenie, o słońce, którego akurat nie mamy chwilowo, tak, nie wiem, morze, które mam tutaj za pasem i kiedy chcę, mogę jechać. Obok mam góry, tak naprawdę 5 minut od domu piechotą. Dlatego mówię, można żyć, wychować się na blokowisku, czy tam w kamienicy, tak jak ja, w centrum średniej wielkości miasta i po prostu sobie żyć jakoś tam i mieć zamknięte oczy tak naprawdę, nie patrzeć na nic, nie widzieć nic, ale można z drugiej strony poszerzać horyzonty. O, jest to takie szumnie powiedziane, ale naprawdę można całkowicie zmienić swój sposób myślenia. Wszystko, tak? Na przykład teraz w Hiszpanii. Hiszpania się bardzo różni od Włoch, jeszcze bardziej od Polski. Tutaj jest wszystko inne. Naprawdę wszystko. Mentalność, wszystko, po prostu wszystko. Nie wiem, tak jak działają banki, jak działają urzędy, jak myślą ludzie, jak działają ci ludzie. To jest takie chwilowe zderzenie z zupełnie inną kulturą, ale właśnie to pozwoli otworzyć umysł, pokazać te emocje swoje, zacząć myśleć zupełnie inaczej. Nie wiem, w tym momencie, ale po prostu muszę działać, tak? Muszę działać zupełnie inaczej, muszę robić zupełnie inne rzeczy. I tak naprawdę mój mózg znowu wchodzi na wysokie obroty i zaczyna bardziej aktywnie myśleć, bardziej aktywnie działać. Tak mam wrażenie, że nie starzeje się, a wręcz młodnieje, tak? To z czasem. Po prostu nieprawdopodobne. No.
już w pracy. Jeszcze chwilkę będę też przygotowywał. Posprzątam jeszcze raz przed pierwszym klientem. Mam go za jakieś 17 minut. Do godziny 13.30. Tak jak mówiłem wcześniej, zobaczcie, wcale nie trzeba znać języka, mieć nie wiadomo jakich pieniędzy, nie wiadomo jakich umiejętności. Każdy jakiś ma, jeden jest kowalem. Jeżeli pracujesz rękami, możesz pracować rękami. Możesz pracować rękami gdziekolwiek, tak? Możesz pójść na budowę tutaj. Jeżeli pracujesz online, to masz jeszcze lepiej, bo możesz mieszkać w jakimkolwiek miejscu i cały czas pracować online. Nie. Zobaczcie, bez języka całkowicie, ja w ogóle nie miałem języka, jak otworzyłem barbershop. Coś mi powiem, mało profesjonalne. Okej, dobra, niech nie będzie tak, że w ogóle nie umiałem, tak? Bo nauczyłem się powiedzmy tych paru, to przez te 2 miesiące coś tam nauczyłem się, zanim otworzyłem. Tam 3 miesiące nauczyłem się tych paru słówek takich podstawowych do obsługi klienta. Wystarczy, tak? Teraz się uczę na bieżąco. Teraz wstaję sobie wcześniej rano, proszę języka i tutaj sobie go powiedzmy poprawiam z klientami, rozmawiając, starając się używać nowe słowa. Jeżeli czegoś nie rozumiem, zapisuję sobie to słówko, w domu sobie sprawdzam, okej, już będę wiedział, tak? I zazwyczaj w ten sposób ja osobiście najlepiej się uczę. Ale powiem Wam, jak to wyglądało, jak wyprowadziłem się do z Włoch, jak wróciłem do Polski i z Polski, jak wyprowadziłem się do innego kraju, w którym mieszkałem przed Hiszpanią. Ale to już Wam powiem następnego dnia. Już z powrotem w pracy, po przerwie. I taka jeszcze jedna bardzo ważna rzecz odnośnie tego całego mózgu, czy uczenia się, czy nie starzenia się. Wyjeżdżając do innego kraju, chcesz czy nie chcesz, musisz się trochę uczyć języka, no chyba, że jesteś bardzo oporny, albo bardzo tego nie chcesz. Ale ja osobiście uważam, że bardzo warto. Po pierwsze, ucząc się języka, doskonalisz się, zdobywasz nowe umiejętności, nową umiejętność komunikowania się. Ale co najważniejsze, twój mózg się starzeje. Po prostu dajesz mu następne bodźce, tak? Nie dość, że zdobywasz wiedzę, zdobywasz pewną umiejętność, tak? Komunikacji, to jeszcze dodatkowo twój mózg zaczyna bardziej prężnie działać. I to jest tym wszystkim najlepsze. Dzięki bardzo wszystkim i do zobaczenia jutro.